Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj piątek, 13 dzień października. Mamy 13 w piątek. Przecież wiecie, że nas to w ogóle nie obchodzi. Jakieś takie głupoty zabobonne. Światowy Dzień Jaja. Ja bardzo lubię jaja. W sensie takie jajka, wiecie, jajka. Nie to, znaczy jaja też lubię, ale takie jaja w sensie, że jajeczka bardzo lubię. Dzień Dawcy Szpiku. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. O nie. Dzień Ratownictwa Medycznego. Bardzo pochwalamy. Międzynarodowy Dzień Sceptyków. O nie. Dzień Bez Stanika. A to w ogóle po co to? Kochani, piąteczek, zróbmy dobry dzień. Zapraszam, czołówka. Jedziemy. Ograniczajcie dzisiaj wszystkie skutki katastrof. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie w odcinku piątkowym i jak zawsze zapraszam na oczywiście spotkanie z Biblią. Jeżeli zauważyliście, ci, którzy oglądacie na stałe, to oczywiście wiecie, od kilku tygodni zajmujemy się, kochani, jednym fragmentem Biblii, czyli konkretnie Księgą Przysłów, 6 rozdział, 16-19 werset. Dokładamy sobie co tydzień kolejne części tego zdania. Dzisiaj dołożymy sobie kolejną, chyba czwartą czy piątą, piątą już chyba. Posłuchajcie, następujący cytat. Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, te cztery już były i dzisiaj kolejne piąte, nogi, co biegną prędko do zbrodni. Kochani, bardzo znowu kolejne piękne zdanie i bardzo piękna rzecz, której warto się przyjrzeć. W sensie ona nie jest piękna w nas, ale pięknie byłoby się temu przyjrzeć. Kochani, co to znaczy nogi, które prędko biegną do zbrodni? Zobaczcie, to są takie nogi, które nie myślą, które nie rozważają, które nie mają czegoś takiego zrobić, nie zrobić, pójść tam, nie pójść tam, powinienem, nie powinienem. Oczywiście samo takie myślenie pewnie już jest wchodzeniem w pokusę, ale jednak zobaczcie, jest jeszcze jakimś wahaniem, nie? Jest takim myśleniem, walką taką wewnętrzną, nie? Takim, kurczę, może jednak nie powinienem tego robić. Natomiast nogi, które prędko biegną do zbrodni, to są takie nogi, które nie myślą. To są takie nogi, które już postanowiły. To są takie nogi, które po prostu chcą zrobić zło, lecą i po prostu je robią. Kochani, co to znaczy? Warto takie pytanie sobie zadać, czy nie ma takiego zła w naszym życiu, jakichś takich grzechów albo takich sytuacji jakichś niedobrych, na które się już po prostu zgodziliśmy, my już tam nie walczymy de facto. Zobaczcie, jest napisane, że Pan Bóg nienawidzi takich sytuacji, bo myślę, że dopóki człowiek jeszcze walczy, nawet jeżeli przegra, ale dopóki ma jeszcze, wiecie, wyrzuty sumienia, dopóki go sumienie gryzie, dopóki on myśli jeszcze właśnie, czy robić, czy nie robić, podejmuje jakieś zmaganie, podejmuje walkę, odsuwa to, bardzo się stara w to nie wejść. Potem może nawet wchodzi, ale próbuje. To do tej pory, że tak powiem, no właśnie, jeszcze jest jakaś szansa, nie? Natomiast kiedy już jesteśmy w takim etapie, że to już nie ma w ogóle myślenia, nie? Że po prostu grzech jest naturalny, grzech jest oczywisty, grzech jest taki, że nawet już się nie walczy, tylko po prostu on się stał, no jak to mówimy, drugą naturą, nie? A czasem wręcz pierwszą naturą. No to właśnie, to jest coś, co tak naprawdę uniemożliwia Panu Bogu działanie, bo tam już nawet nie ma tej szczeliny, gdzie się można wcisnąć. Kochani, coś takiego prowadzi, nie mówię, że to już jest to, ale coś takiego może prowadzić do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, nie? Czyli takiej zatwardziałości, która już w ogóle jest całkowicie zamknięta na Pana Boga. I kochani, warto na to w sobie uważać, nie? Czy jakby wychwycić wcześniej te momenty, kurczę, to zło mi już tak łatwo przychodzi, to zło jest takie naturalne. Kochani, każdy z was to, myślę, od razu wyczuje w sobie, jeżeli macie takie momenty, nie? Gdzie wiecie, kurczę, to już we mnie się stało takie oczywiste. Ja już nawet właśnie, jak mi ktoś o tym nie wspomni, to ja już nawet o tym nie myślę, po prostu to się dzieje, bo ja to robię. To jest rzecz, którą Pan ma w nienawiści. Bardzo trzeba, kochani, z nią walczyć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję bardzo serdecznie za kolejne spotkanie, bardzo się z niego oczywiście cieszę, bardzo was serdecznie zapraszam na następne, jutrzejsze, ostatnie, sobotnie w tym tygodniu. To by było chyba na tyle w tych naszych spotkaniach dzisiejszych, w sensie w tym spotkaniu dzisiejszym. Pięknego dnia wam życzę, bardzo błogosławię, miejcie się dzisiaj najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, pa, pa!